Cześć wszystkim, cię przed was filmem. Po małej przerwie, tam 3 tygodnie prawie, co tam zauważył. Tak, nie byłam, nie mam problemy z komputerem, w ogóle z programem do obróbki znowu. Ale już sobie mniej więcej w miarę poradziłam. I mogę na was coś nagrać. Dzisiaj jesteśmy w plenerze, po prostu jest piękna pogoda, pogoda marzenie. Dzisiaj druga część odpowiedzi na wasze pytania, które zadawaliście mi tam już kiedyś dawno temu. Dzisiaj będą pytania o YouTube, o czytanie, o moje włosy. A tak, są 3 takie kategorie. Okej, mam wszystkie pytania w swoim telefonie i będę na nie odpowiadać. No i to, zaczynamy. Pierwsze pytanie z kategorii YouTube'owej brzmi: czy dzięki YouTube'owi poznałaś jakieś ciekawe osoby? Tak. Dzięki YouTube'owi poznałam 2 bardzo ciekawe osoby: Olę i Martę, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Ola mieszka u mnie w mieście i gdyby nie YouTube, to ja bym wiedziała o jej istnieniu, bo tam czasami się gdzieś przewijała mi w mieście. Ale pewnie byśmy sobie nie rozmawiały i nie byłoby między nami jakiejś takiej bliższej znajomości. Marta mieszka w Łodzi, w ogóle. Ja w Łodzi nigdy nie byłam i na pewno byśmy się nie spotkały i nie poznały nigdy, bo nie byłoby jak. A dzięki YouTube'owi spotkałyśmy się na tych wakacjach, to były we Wrocławiu. Na spotkaniu było bardzo, bardzo miło i fajnie. Także to są te 2 osoby. Ja nie jestem tak jakby póki co jeszcze dopisana do żadnej firmy zrzeszającej youtuberów i tak dalej. Dlatego w tym momencie nie jestem zapraszana na żadne spotkania, w których tych ludzi z YouTube'a jest więcej. Miałam kilka propozycji, póki co mu odpowiadam wszystkim, nie odpowiadam nikomu. I się zastanawiam i jeszcze nie wiem, gdzie, do jakiej firmy, tak powiem, się przyłączę. I wtedy na pewno więcej tych ludzi poznawać będę. Okej, kolejne pytanie. Jakie rady masz dla początkujących dziewczyn na YouTube? I słuchajcie, tych rad jest całkiem sporo, dlatego ja planuję zrobić kiedyś w przyszłości jakiś taki osobny filmik o tym, w którym opowiem trochę o tych radach, takich bardziej głębiej się w tym temacie. Teraz powiem wam kilka takich podstawowych. Po pierwsze, zaczynając od samego początku, jeżeli zakładasz kanał, załóż kanał taki specjalnie do kręcenia filmów, na którym nie dawałeś nigdy nic wcześniej i na który nie jest taki już zaśmiecony, można nazwać. I też zwróć uwagę na nazwę, to jest bardzo ważne, bo kiedy myślisz sobie nazwę, której nikt nie zapamięta, jakiś ciąg jakichś dziwnych cyfr lub liter, to na pewno tego nikt nie zapamięta, a fajnie jest wtedy, kiedy jesteś rozpoznawalny. Ja mam malowniczka i wiele osób mnie kojarzy właśnie z tego malowniczka. I tak, jeżeli chodzi o to, to właśnie nazwa. Ważna jest nazwa, żeby wymyślać jakąś taką fajną, chwytliwą, pamiętliwą nazwę. Kolejna rzecz to oczywiście jakość filmów jest bardzo, bardzo ważna. Nagrywanie smartfonem, okej, jeżeli twój smartfon ma naprawdę taką, taką do przyjęcia tą jakość. Fajnie jest od razu zainwestować sobie w jakąś nawet cyfrówkę, która nagrywa w dobrej jakości, jeżeli nie masz telefonu, który dobrze ci film nagra. Ja od samego początku nagrywałam jakoś takiej trochę, teraz można powiedzieć, że słabej w porównaniu z tym, co różnymi lustrzankami i tak dalej, ale to na pewno nie była jakość, która jakoś przeszkadzała w nagrywaniu, to była po prostu jakość taka do przyjęcia i taką jakością fajnie jest zacząć, a potem sobie dalej kombinować. Musiałam odblokować telefon, bo mi się to teraz będzie blokował. Okej, kolejne pytanie. Wolisz pisać bloga czy nagrywać filmiki? Zdecydowanie nagrywać filmiki. Jak ja bym miała komuś powiedzieć, że ja bardziej lubię pisać bloga, spójrzcie, jak często pojawiają się notki na blogu, jak często pojawia się filmik. Mimo to, że na filmikę trzeba się po prostu namęczyć, napocić, bo trzeba to nagrać, obrobić, wrzucić i w ogóle, to mimo to bardziej lubię dla was nagrywać, do was mówić, bo to wydaje mi się też bardziej takie... takie moje, ponieważ ja jestem trochę bardzo tak aktorsko zaangażowana, to jednak cały czas mówienie do kogoś przed kamerą to jest coś, co bardzo lubię. Okej, kolejne pytanie. Co zainspirowało cię do nagrywania? Do nagrywania wydaje mi się, że nie ma takiej jednej rzeczy, która mnie zainspirowała, że o, to ta rzecz konkretna. Nie, powiem wam, że do nagrywania zainspirowało mnie masa osób, masa rzeczy, która jest na YouTubie, te wszystkie filmiki na różne tematy, naprawdę teraz na YouTubie można znaleźć wszystko, tego jak zrobić makijaż, tego jak rozebrać samochód na części, wszystko, po prostu totalnie wszystko i wydaje mi się, że właśnie to, ta taka różnorodność i to, że wiele osób może tam się pokazać i ja zaczęłam te filmiki oglądać już, o teraz jest 3. rok w kwietniu mija, wow, 3. rok oglądam te filmy.
I tak doszło do mnie skór, że ja też bym chciała coś takiego robić, bo mi się to podoba i no i tak, po prostu już jest. Dla was od jakiegoś czasu nagrywam. Ostatnie pytanie z kategorii YouTube'owej to skąd się wzięła twoja nazwa? To było pytanie, które pojawiało się najczęściej, po prostu było wszędzie. Skąd twoja nazwa, skąd twoja nazwa? Otóż moja nazwa, to już łatwo się w sumie nie domyśleć. Moja nazwa Molowniczka, to się kojarzy z molem, jako mol książkowy. Kiedyś zakładając bloga, tego swojego bloga, takiego z recenzjami książek, z moim bratem myśleliśmy nazwę i tak, o, coś z książkami, ale co takiego? Nie wiem, co ci się kojarzy? No mole, jakieś takie mole. Jak się nazywa damski odpowiednik mola? Tak, nie wiem. Mol? Nie wiem. I on rzucił molowniczka. Jak ja to usłyszałam, to po prostu padłam, molowniczka, padłam, nie wstaję. To jest to, o co mi chodziło. I tak już zostało. Założyłam tego bloga, potem zakładałam już jakieś inne konta gdzieś. Tak mi się spodobał ten nick, że wszędzie, gdzie w tamtym czasie zakładałam swoje konta, było molowniczka, molowniczka, molowniczka. Teraz już tak nie jest, ale wcześniej tak było. W 2011 roku, kiedy właśnie zakładałam konto na YouTube, to powiedziałam, że molowniczka też musi być. No i tak zostało i teraz jestem tutaj z wami jako właśnie ta molowniczka. Kolejna taka mini kategoria to kategoria czytelnicza. Pytaliście się o to, bo wiecie o tym, że ja właśnie ten kanał mam taki urodowo-modowy praktycznie w ogóle i taki książkowy. Także, pytanie. Kiedy zaczęła się twoja pasja do czytania? Wydaje mi się, że to było, jak ja byłam w czwartej klasie podstawówki, to bardzo chciałam zawsze przeczytać Mikołajka. Poszłam do biblioteki, bo moja biblioteka była bardzo blisko szkoły muzycznej, gdzie tam jeszcze swojego czasu uczęszczałam. Poszłam i powiedziałam, że chcę Mikołajka, pani mi dała Mikołajka, przeczytałam jedną książkę, poszłam na następną Mikołajka, następną. Wypożyczyłam i przeczytałam wszystkie książki Mikołajka, jakie były w bibliotece i potem tak zaczęłam chodzić na inne działy, na inne. No i tak na inne działy chodzę do teraz. Także ponad 5 lat jest takiego czytania intensywnego u mnie. Kolejne pytanie, czy czytam wszystkie lektury? Nie czytam wszystkich lektur. Czytam lektury te, które wydają mi się interesujące, a te, które są mniej interesujące lub te, wiem, które mi się po prostu nie spodobają, to czytam streszczenia. Na przykład Krzyżaków przeczytam całych, bo Krzacy to jest taki klasyk, który warto znać. Mimo to, że jest trochę taki nużący tym swoim językiem, to po prostu Krzyżaków warto znać i dlatego ich przeczytam całych. Także po prostu czytam te lektury, które uważam za interesujące. Na pewno to nie są wszystkie lektury. Jaką książkę czytasz w tej chwili? W tej chwili nie czytam nic, to jest dosyć dziwne jak na mnie, ale teraz zazwyczaj kiedy przychodzą wakacje, to ja mniej czytam. I to jest zawsze, co roku, w rok, wtedy jestem częściej gdzieś na zewnątrz i nie mam czasu na czytanie. Dlatego w tej chwili nie czytam totalnie nic, ewentualnie słucham sobie po raz trzeci Igrzysk Śmierci. To już nieistotne, to moje igrzyska. Słucham sobie audiobooka, a tak to w tej chwili nie sięgam po żadną książkę. Teraz pytania włosowe, o które nie wiem czemu sobie się pojawiały, bo ja dosyć często mówię o włosach, jest pielęgnacja i tak dalej. Nie wiem, chociaż nadal macie pytania. Okej, no to odpowiem. Pierwsze pytanie. Czy od zawsze miałaś grzywkę? Nie od zawsze. Ale od zawsze chciałam mieć. Odkąd byłam takim małym pytkiem, zawsze mi się grzywki podobały i chciałam mieć i w wieku... Jak byłam w drugiej klasie podstawówki, to sobie chciałam sama grzywkę taką prostą, że po prostu wyglądałam jak... strasznie. Może tyle, że ta grzywka była tak na prosto, to jeszcze okej. Tylko, że ta grzywka była strasznie krótka. Ale potem to było przed komunią i oczywiście wszyscy na mnie, Jezu, Ada, co ty zrobiłaś? Ja mogę z rzeczkami tam gdzieś w łazience sobie tą grzywkę chciałam. Bo Jezu, jak ty wyglądasz do komunii, człowieku, dziecko. Mama, mi się to podoba i był po prostu wojny o to. Ale nadal mam grzywkę, jestem z tego bardzo zadowolona. Ja chyba w piątej klasie, pod koniec piątej klasy sobie ją tak zaczesałam na bok i teraz tak mam i wydaje mi się, że będę tak miała już przez bardzo długi czas, bo ja nie wyobrażam siebie bez grzywki. Co ile podcinasz końcówki? Twoje końcówki podcinam bardzo regularnie, a tak wydaje mi się, że to jest co 3 miesiące, co 4, to już nie wiem jak coś się stanie. W tej chwili, tutaj kolejne właśnie pytanie, jak długie są teraz twoje włosy, jaką mają długość, jakieś lata, może tam delikatnie się pochylę, znaczy, w sumie powiem wam, że niedługo robię filmik o pielęgnacji włosów, także tam trochę o tym
opowiem. One są tak do piersi, za piersi, zrobiłam kończyny z piersiami. Ostatnio jej podcięłam 2 cm, to było dla mnie coś strasznego, bo zazwyczaj jak ja podcięłam końcówki, to jest tak podcięta, że centymetra nie ma, bo jej tak, tak delikatnie jej podcinam, a teraz podcięłam jej tyle, bo to było moje, o Jezus Maria, zwłaszcza, że ja teraz je zapuszczam, to było dla mnie szok, ale one są teraz tak, wcześniej były bardzo tak, i teraz są tak, i przez to się tak fajnie kręcą niestety. I teraz jej częściej prostuję, zresztą to widać. Mam teraz dzisiaj proste włosy. Chcieliście mnie zobaczyć w prostych włosach, więc proszę bardzo. Okej. Okay. Kiedy ostatnio je ścięłaś? Podcięłaś to właśnie te dwa tygodnie temu, jakoś tak, nawet może nie. Jak długie są teraz? To już wszystko było. Wszystko. Okej, to wszystkie pytania. Mam nadzieję, że szybko uwiedziałam, że Was nie zanudziłam i że daliście radę wytrwać do końca. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. I teraz mam takie małe, takie tycie ogłoszenie dla Was. Założyłam Instagrama, także jeżeli ktoś chce mnie śledzić na Instagramie i oglądać moje beznadziejne zdjęcia, to tam link na dole i wiecie co robić. To tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że tam jakoś przetrwaliście i w ogóle. Do zobaczenia i cześć!